Spotykamy się pod drzwiami, przy których skończyliśmy ostatnio. Witam YouTube'a, witam Twitcha. Ponownie kontynuujemy historię. Szukamy paliwa. Byłaś kiedyś w sądzie? Nie. Chcesz powiedzieć, że w Bostonie nigdy nie nabroiłaś? No, zdarzało się, ale nigdy nie wylądowałam w sądzie. Jesteśmy w stanowym sądzie, no tak, to prawda. O, 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 coś tu miałem. O, bomba! Bomba ogłuszająca, mech, myślałem, że granat. Tak właściwie. Broń białą lepsza, ale to na razie się z tego nie korzysta. Szybkość korzystania z apteczki jak najbardziej się przydać może. Jest i parking. Tam jest benzyna, prawda? Notatki. Jesteśmy w stanowym sądzie. O, o nie, a ja nie mam czujnika ruchu w padzie. Już myślałem, że to pominę. Ciemno jak w pupie. Już podaj mi kalkulator. Proszę cię bardzo, kochanie, już podaję ci kalkulator. Wróciłem z podawania kalkulatora. No właśnie były te granaty z gwoździ w jedynce. Jakiś plan masz? O. Hop. Hop. Oj. Może w końcu nauczyła się pływać. Jak nic, będzie dużo zarażonych na parkingu podlanym. O no. Nie fajnie. Niezbyt dobry początek. Jak to miała 4 lata? To było 4 lata temu, miała 14. Boże. No. Biegacze! W przodu! Jazda, 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 lecz się. A, no miała 4 lata na naukę, no ta. No tak, to tak, zgadza się, zgadza się. Wszyscy?
No znajdźmy. Tutaj jest. Mamy benzynę. Nie zapraszam. Szybko się to 5 litrów nalało. Nieźle, nieźle. Jebać Fedrę. Ta. Jak się stąd wydostać? O. Z God of War, z Uncharted 2, z The Last of Us 1, to samo. No dobrze, czy mnie gdzieś nie było? Nie wiem. Ale pojedźmy sobie tu w górę. Tęsknisz za domem? Może trochę. A ty? Też. Brakuje mi dachu nad głową. Wiesz, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć farmę. Gdzieś niedaleko Jackson. Nie chcesz żyć w mieście? Nie wiem. Podoba mi się otwarta przestrzeń. Brzmi samotnie. Tylko jeśli jesteś. Kurde, to jest otwarta przestrzeń. Będziemy hodować owce i doić krowy? Napijesz się ze mnie? Nie. To brzmi całkiem dobrze. Serio? Tak. Serio. Nie chcę im przerywać, no. Taki napis był na kluczu? Gdzie Barkos? Od tylca sobie wejdziemy. No przecież. Idziemy po zapas. A dobrze, że sobie pojechałem naokoło. Żart jest dla psa jak z Mad Maxa, jak nic. Jakaś miejscówka WLF. Mogą tam zamieszkać. A to co? Propaganda WLF. Przypominają mi się świetliki w Bostonie. Mnie to nadal interesuje, za co ona zabiła Joela, co on jej zrobił. No, to jest córka, którą zostawił. Byli żołnierze Fedry, którzy uznali, że za dużo tam zasad. Zbierali haracze. To wygląda, jakby tylko jej coś zrobił, no. Ty, Lispir, oglądałeś, co daleko oglądałeś przede mną, znaczy inaczej, dalej niż to, co ja przeszedłem? O, kabura na drugą broń. Zbirowi i duchowi by się spodobało. A komu? Zanim trafiłam do Jackson, miałam dwa zdziczałe koty. Ale chyba nie chciały jechać. Tęsknię za tymi sierściuchami. Masz jakieś zwierzaki? Nie, nigdy nie miałam. Może kiedy tu skończymy, znajdziemy jakieś stworzonko, żeby się nim zaopiekować. Dobra, stoi. To chyba wszystko. Ja wiem, że przyjdzie mi sterować Abby. I to jest straszne. Wiem. Podobno te spoilery, co były tam x czasu temu z The Last of Us związane, one są w ogóle jakieś błędne i fejkowe, jak się okazało. Że były tak skonstruowane, że to były
fake info po prostu. Ja miałem tylko ten spoiler właśnie, że Joel zginie. To jedyny spoiler, jaki ten znałem. I że będę musiał sterować tą osobą, która go zabije. No i już wiem kim. Właśnie. Wszystko będzie dobrze. W porządku. Powinniśmy wracać do tego. Zobaczmy, czy znajdziemy. No halo. Czy tu kropka przed chwilą była? O, to sama reakcja. Jak był oficerem? Jechali ciężarówką z żarciem? Może chcieli się ukryć? No to nie wyszło. Tak, no to wygląda. Isaac, znowu Isaac. No, łeb konia. O, już kończyłem? Okej. Skakuj laska, jedziemy. O. No co mi spoiler... To już jest spoiler, że go poznam. No przestań, ej. Bez takich. To już było zbyt grube. To była ciekawa przygoda. Jeszcze nikogo nie znalazłyśmy. Ej, to duże miasto. Dopiero zaczęłyśmy szukać. Tak, wiem. Miałam nadzieję, że na kogoś wpadniemy. Dobra, przechodzimy przez bramę numer 2. O, a 5 litrów jak się nalało. Prowadź kod. Stare agregaty są dość kapryśne. Może trochę zająć, zanim... O! Mówiłaś to? Ja wiem, że nie powiedziałeś, co się stanie, ale samo poznanie Izaka już jest ciekawe. Już mnie interesuje, co to za postać. Jest. Kody do bram. IS 2. 5, 3, 4, 5. Poszło. Może fajna, może nie. Serio, teraz ogólne... O Boże. Naprawdę? Widziałaś? Zarażony przeskoczył przez płot. O, czyli możemy tam pewnie wejść. Nie powinnyśmy słyszeć strzałów? Nie wiem, co się dzieje. Co, znowu paliwa będę szukał? Masz kod do tej bramy? Nie wiem.
Gate East 1, ok. No nie mam. Star się. Do tej nie. W dupę. Trudno. Tak naprawdę coś się tam 2, 3, 4, 1? Ech. Nie wiem, co to był za skok. No taki skok. Halo, wyłącz tą latarkę. Next, please. I pyk. Kosą w łeb. Dobra. Po wszystkim. Dobrze. Trzeba się rozejrzeć. No ale znaki zapytania na mapie jak ten. No dobra kosa, a zobacz, całe The Last of Us 1 żyliśmy. Z tymi kosami nędznymi, jak robiłem na Przetrwaniu Plus. To pamiętam, nie mogłem otworzyć wszystkich drzwi, bo mi wiecznie noży brakowało. Odpalałem. Na najniższym poziomie trudności potem specjalnie rozdziały, żeby w danych rozdziałach otworzyć drzwi. I co? Otwalam sobie daną część rozdziału, przechodzę 2 metry i mam do złożenia już nóż. A tak to przez całą grę miałem ich z 5. Ten jest świeży i ma naszywkę z wilkiem. Chyba nie wydostali się stąd z benzyną. To dobrze, nie? Gdyby chuje, które zabiły zarażonych, i tak by nie żyli. To chyba niesprawiedliwość. Bierzemy co możemy, póki tu jesteśmy. Skomplikowane. O, o, o! Tego pana zabieram. Zastrzelono ich. Poznajesz ich? Nie. Może zabił ich ktoś inny. Zarażeni przyszli później. Hej, mam ich benzynę. Cóż, jak będzie potrzeba, wiemy gdzie jest. Wiemy, wiemy. Dobra. Tego też nie rozpoznaję. Jak w ogóle Lispier ci się podobają miniaturki na YouTubie? Są całkiem spoko, nie?
No, tak też myślałem. Oj, wiesz, no ile można też wymagać od gry, nie? Że o, nie zebrały tego, tego i tego. Ja się nie czepiam aż tak. Logicznym byłoby zebranie jak najwięcej rzeczy i tak dalej, ale jednak... Albo zajrzenie do tej torby, czy cokolwiek. Szpieg. Okej, to tego będzie więcej. Fajne. Troszeczkę odświeżyli to drzewko, bardziej niż myślałem, no. To jest gra z cyklu zajrzyj wszędzie, gdzie się da, no to jednak... Ojojoj. No właśnie, prosi się, prosi. Tu jakieś wiadro na kołu. O, to jakoś się tak ładnie świeci. Poznaję go. Użył ich przeciwko sobie. Jak? Joel mi o tym mówił. Zadajesz jednemu pytanie, ale nie możesz mu odpowiedzieć. Ma to napisać. Wtedy pytasz drugiego. Odpowiedzi są zbieżne. Mówią prawdę. Jeśli nie... Mają przejebane. Tak. Kod dobra. Najważniej. Siema chomiczek, siema, dzień dobry. Przyszedłeś oglądać tę historyjkę piękną z nami. A, no. I macie chłopaki do pogadania. Aj, ale ja czuję, że nie wszystko zebrałem. Halo. O, no właśnie.
4, 5, to nie, to ja wolę łom. Chomik, gdzie masz szczura? Mówiłaś, że Tomi miał ciężką przeszłość, ale... Kurwa. Wiem. Wszystko okej? Szczur na wakacjach, rozumiem. W ogóle... Chomiczku, powiedz ty mi, że wyszliście sobie potrolować. A ten... A... To były multikonta, że to... Tak serio, was dwóch takie niki macie? Ja otworzę bramę. Pamiętasz go? Ten zapisany krwią? To... Łobo dobo. A, to nie multikonta. Okej. No to fajnie, żeście się zgadali. Spoko akcja. Trochę jak Trollololo wygląda, ale naprawdę szanuję. Założyć obóz. Może gdzieś wysoko, żeby mieć widok na okolice. To dobry pomysł. Okej. Poszukajmy otwartego budynku. Najlepiej bez zarażonych. Dobrze by było bez zarażonych. Wilków. Jak ich zwał? Mam wciąż kilka migdałów, jeśli chcesz. Jezu! Ja nie mogę, co za zawał. Co tu się właśnie stało? Tym serdecznym akcentem kończymy odcinek.